Wow, jakie wspaniałe torty! Jaki ogromny ma Monika! Tak, mój tort jest naprawdę super. A co to za maleństwo? Biedny Zak. Dziś zdecydowanie nie masz szczęścia. Przestań się ze mnie nabijać, a masz! Moja zemsta będzie natychmiastowa. Proszę bardzo. O nie, to moje ciasto! Ej, przestańcie! Zachowujecie się jak małe dzieci. O, spójrzcie. W środku tortu jest jakiś guzik. Ciekawe, co się stanie, gdy go nacisnę. Co to za dźwięk? Co się dzieje? Wow! Gdzie my jesteśmy? Spójrz, Zak, masz nową koszulkę. Jaka mała Fanta. Jest taka mała jak mój palec. A ja mam ogromną Fantę. Co za szczęście. Lepiej zobaczcie, co ja tu mam. No to ja rozumiem. Dlaczego Zak ma takie szczęście? Dobra, podczas gdy on się cieszy, ja zajmę się swoją Fantą. O, wychodzi z niej jakiś żel. Super. Nie mogę się doczekać, żeby go skosztować. Jaki pyszny. Oj. Chyba przypadkowo połknęłam butelkę. Brawo, Monika. Wszystko wypiłaś. Teraz moja kolej. Uwielbiam Fantę. To jest takie dobre. O, jeszcze trochę zostało na dnie. Muszę wypić wszystko do ostatniej kropli. Ojej, chyba język mi utknął. O nie! Zak, Zak, potrzebuję pomocy. No dobrze, daj mi tę butelkę. Ciągnę z całej siły. Aj, nie rozpychaj się tak. Au, co ty robisz, Zak? To bolało. Przepraszam. Lepiej zajmij się swoją Fantą. Bardzo chętnie. Od czego by tu zacząć? Spróbuję ścisnąć butelkę. Och, to chyba nie działa. Biedny Zak, a Fanta jest tak blisko. Śmiejcie się ile chcecie. Dobra, stop. Mam pomysł. Wezmę butelkę i ją przechylę. Właśnie tak. Wow, żel naprawdę płynie. Dopóki Zak nie widzi, będę miała mały poczęstunek. I jeszcze trochę. Już prawie. Jeden potężny cios. Pyszne. Co to było? Świetnie, udało się. Oj, Wendy. Przepraszam, nie chciałem. Teraz czas na jedzenie. To jest takie dobre. Chcecie spróbować? Jestem pokryta pomarańczową mazią. Niezłe przedstawienie. Lody Baskin Robbins. Ale dlaczego takie małe? Uwielbiam lody. W dodatku truskawkowe. O, co się dzieje z Moniką? To moje wiaderko z lodami. Tylko moje. Brr, jak zimno. Ale wyglądasz, Monika. Wendy, zjadaj swoje mini lody. Jesteście tacy wredni. No dobrze, zacznę jeść. Bardzo smaczne. Ale ta łyżka się do tego całkowicie nie nadaje. Co robić? Mam pomysł. Odwrócę ją w drugą stronę. To było genialne. Co za bogaty smak, po prostu pyszne. Jak ona apetycznie je. O nie, skończyło się? Tak szybko? Nic nie możesz zrobić, Wendy. A teraz moja kolej. Biorę łyżkę. I... Oj, utknęła. O! Wyciągnąłem wszystkie lody naraz. No to zabieram się za degustację. To jest takie dobre. Chciałabym spróbować chociaż maleńki kawałeczek. Mam pomysł. Mam jakieś dziwne uczucie, jakby ktoś stał za moimi plecami. Nie rozumiem. O, i ten ktoś kradnie mi lody. Mam cię, Wendy.
Przepraszam, spróbowałam tylko troszeczkę. To bolało. Nie waż się kraść moich lodów, jasne? No dobra, to popatrzę, jak jej jesz. Zjedzone. Teraz ty, Monika. No w końcu. Co to za mini łyżka? No dobra, najważniejsze, że moje lody są ogromne. Jakie to jest pyszne. Ciekawe, jak szybko znudzi jej się jedzenie. Ojej, trochę mi już ciężko. I jest tak zimno. Brr. Postaram się wylizać wiadro od środka. Co ona robi? Myślę, że powinniśmy jej pomóc. Dzięki, Zak. Jestem prawie całkowicie zamrożona. Monika chyba zamieniła się w lodowy posąg. Wow, to jest piękne. Dlaczego mój koń jest taki mały? Jakie ładne. Nie mogę się napatrzeć. No dobra. Nie mam wyjścia. Zaczynam. Założę opaskę na oczy. I jedziemy. Coś niezbyt dobrze ci to idzie. Co jest? Ta pałka jest za mała. Nie dam rady nią trafić. Po prostu zerwę tego konia. Właśnie tak. Co ma w środku? O, moje ulubione smakołyki. Uwielbiam to. No co tak na mnie patrzycie? Monika, twoja kolej. Bardzo się cieszę. Gdzie jest moja opaska na oczy? Założę ją. Trzeba się najpierw nastawić. Co ona robi? Jedno precyzyjne i pewne uderzenie. A, i to bolało. No koniec. Trzymaj się, koniku. Właśnie tak, a masz. A masz. O, co tam mamy? A oto i moja nagroda. Co za pyszności. Uwielbiam to. Super, dobra robota. Wysypię wszystko do końca. O tak, jakie to jest pyszne. Jestem zadowolona. O, Monika, twoje zęby zrobiły się tęczowe. Super. No, Wendy, tylko ty zostałaś. Najpierw opaska. Dobra, jestem gotowa. O tak, a masz. Wow, tu jest całe morze smakołyków. To jak spełnienie marzeń. Po prostu pływam w skittlesach. Ej, Wendy, musimy poważnie pogadać. Wow, jak ona ma dużo skittlesów. Wystarczy dla każdego. Świetny challenge. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić nowych i fajnych challenge'y. Przed nami jeszcze wiele atrakcji. Czekają na ciebie nowi bohaterowie i fajne przygody. Na razie. Pa, pa.